Cześć, witam. Tomasz Migdałek, biuro Filer Logo Piwie. Dziś recenzja piwa z browaru Chmielarium. Poznańska inicjatywa kontraktowa. Browar Chmielarium. Piwo angielski Hydrant. Piwo w stylu Extra Strong Bitter. Piwo ma w swoim składzie wodę, słody pilzneński, karahel, karamber, kararoma, chmiele EKG, Fagl, Admiral, drożdże Safal S04, uważone przez browar Chmielarium w browarze Zodiak. Piwo zawiera 5,2% alkoholu, 13 stopni BLG ekstraktu, IBU na poziomie 36. Piwo jest pasteryzowane. Data przydatności do spożycia 26 maja 2015. Rzut oka na etykietę. Można zauważyć pewien progres w stosunku do etykiety pamiętnej pompy chmielu, ale ten specyficzny wygląd, ten bardzo osobliwy minimalizm, no jest generalnie zamierzony, o ile nie wiadomo. I to po prostu tak ma być. Takie jakby też sygnały ze strony samego browaru się pojawiły. Tak to wygląda. Tutaj jest kontretykieta, hydrant, z którego leje się piwo. Bardzo prosta symbolika, nawiązująca bezpośrednio do nazwy piwa. Myślę, że to jest interesujące podejście. No i efekt został osiągnięty, bo generalnie wszyscy o tych etykietach i o tym browarze mówią. Pompa chmielu była zresztą bardzo udanym piwem w stylu American India Pale Ale. Zobaczymy, czy jako bitter sprawdzi się tutaj angielski hydrant. Kapsel czarny goły, zatem otwieramy i zobaczymy, co tutaj przygotowano dla nas. Aromat bardzo delikatny, by nie powiedzieć rachityczny. Czuć delikatny akcent słodowy, taki karmelowy, rzeczywiście nawiązujący do takiej brytyjskiej, do brytyjskiego nurtu, jeśli chodzi o piwa górnofermentacyjne. Chmielu specjalnie nie czuć, czuć ten karmel właśnie. Może gdzieś jakiś taki ziołowy akcent, ale to jest wszystko bardzo delikatnie. Zatem nalejmy i przekonamy się, czy pompa chmielu, czy angielski hydrant, myślę cały czas o pompie chmielu, czy angielski hydrant okaże się piwem ciekawym. Piana. Niezbyt bujna, ale o tym za moment. Barwa bursztynowa, czyli prawidłowo. Wygląda wizualnie to piwo fajnie. Jest delikatnie opalizujące, więc wygląda na to, że jest niefiltrowane. Piana niezbyt bujna, aczkolwiek nie wygląda źle. Jest drobno pęcherzykowa. Stworzyła taki kożuszek. Musimy pamiętać o tym, że w tym szkle no ta tafla jest dość szeroka, bo to jest objętościowo spory pokal, więc tutaj ciężej jest uzyskać taką naprawdę bujną pianę. Wiadomo, że im to szkło jest węższe, tym ta piana jest wyższa. Tutaj ona siłą rzeczy wypada nieco słabiej, aczkolwiek myślę, że biorąc pod uwagę charakter tego szkła, nie wygląda źle. Co w zapachu? Czuć karmelową słodowość, to na pewno. Jest lekki akcent ziołowy. Aczkolwiek intensywności tutaj wielkiej nie ma. No ale też bitter, jeśli chodzi o aromat, nie jest jakimś bardzo intensywnym stylem. Chmiel brytyjski ma swoją specyfikę
inną zupełnie niż chmiel amerykański. Okej, próbujemy zatem angielski hydrant Browar Chmielarium. Wasze zdrowie. Bardzo wyraźna podbudowa słodowa o mocno karmelowym charakterze. Generalnie piwo jest bardzo słodowe, wyraźnie słodkie. Akcenty chmielowe są bardzo delikatne, ale czuć taką charakterystyczną dla brytyjskich odmian goryczkę, taką ziołowo-garbnikową, kojarzącą się też trochę z mocno naciągniętą herbatą, to znaczy mamy takie właśnie garbniki, taniny, które się na języku i na podniebieniu tak osadzają, tworzą taki film goryczkowy. Mi to bardzo odpowiada w ogóle w piwach brytyjskich. I tutaj to jest. Ta słodowość też jest fajna, jest taka angielska. Jest mocno karmelowa. Czuć też taki akcent, delikatny akcent tytoniowy. To tutaj chyba odmiana Admiral daje znać o sobie. To jest chyba drugie piwo, dopiero rzemieślnicze, które wykorzystuje właśnie odmianę Admiral, jeśli chodzi o chmiel. Pierwszy był Sir Arthur z browaru Wąsosz. Tutaj mamy wśród tych trzech chmieli, trzech odmian, których użyto właśnie Admirala. Goryczka jest fajna. Jest krótka, nie jest przesadzona, pozostawia taki bardzo przyjemne wrażenie, o którym już mówiłem. Wysycenie dość niskie, drobne nagazowanie, myślę, że jak najbardziej dobrze oddające charakter piw brytyjskich, piw wyspiarskich. Całość robi wrażenie piwa bardzo lekkiego, bardzo sesyjnego. Zwróćcie uwagę, że piwo, które ma 5,2% alkoholu i generalnie no, jest piwem relatywnie lekkim, w tej nomenklaturze brytyjskiej już zyskuje to określenie strong, strong bitter. To jest rzeczywiście coś dla nas, przyzwyczajonych do mocnych lagerów, które mają ponad 7% alkoholu, nam się to może wydawać dziwne, a przynajmniej tym osobom, które no nie są jakby do końca zapoznane z tą specyfiką piw nowofalowych i które są właśnie przyzwyczajone do tego, że piwo, które gdzieś tam ma strong w nazwie, jest piwem właśnie mocnym. A tu się okazuje, że moc w tym przypadku jakby wcale nie jest tutaj duża, a określenie strong się pojawia. Nie. Piwo jest naprawdę fajne. Mi przynajmniej smakuje. Trochę brytyjskich bitterów różnych miałem okazję wypić. Myślę, że ten nie odstaje jakoś na minus od tych trunków. Na pewno jest wyraźnie słodowy i dla niektórych ta słodowość może być trochę zbyt nawet lagerowa. Może się trochę lagerowo kojarzyć, ale w moim przekonaniu ta karmelowość wyraźna tutaj jest tym takim, bym powiedział, tym co podkreśla też brytyjski charakter tej słodowości. Do tego fajna goryczka, trochę słaby aromat, no ale powiedzmy sobie szczerze, nie należało się tutaj jakiejś aromatycznej bomby spodziewać.
fajny sesyjny biter, kolejny fajny sesyjny biter z polskiego browaru rzemieślniczego. Myślę, że należy to wszystko zapisać na plus generalnie. I browar Chmielarium po raz kolejny pokazał, że jest w stanie uważyć smaczne piwo, sesyjne piwo, pijalne piwo. Taki właśnie jest ten bitter, a w zasadzie extra strong bitter, angielski hydrant z etykietą, którą trudno pomylić z jakąkolwiek inną etykietą jakiegokolwiek innego polskiego browaru rzemieślniczego. Hydrant tutaj nas olał, olał nas całkiem przyjemną cieczą w postaci tego piwa. Mam wrażenie, że jeszcze nie raz browar Chmielarium nam da powody do uśmiechu trochę, ale też do tego, aby się cieszyć smacznym piwem. To tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofile, Vlog o piwie. Pijcie dużo dobrego piwa. Wasze zdrowie. Cześć.